Reset Obywatelski. Dobry wieczór wszystkim. Z tej strony Alina Czyżewska w programie Kto pyta, ten rządzi. Za sterami Asia Tor. I najpierw podzielę się z Wami taką małą refleksją, bo za drzwiami jest rodzina. Jest pies Luna, jest bratanek, bratanica oraz moja rodzina. I ja mówię, no ale pamiętacie, że ja 21 mam radio. On mówi, ale jak to, Wigilię? Ja mówię, no tak, no przecież jak teraz nawet włączamy, to ktoś tam w tym radiu siedzi. I to był taki przebłysk, kurczę, inni ludzie cały czas pracują po to, żebyśmy my mieli przyjemnie. Dlatego Asia, do Ciebie oraz wszystkich pracowników i pracownic radia wszelkiego. Pozdrowienia i ukłony za to, że jesteście z nami wtedy, nawet kiedy my mamy święto. To tyle. Ja Was pozdrawiam z Poznania. Dzisiaj nadaję występy gościnne w Poznaniu, a Wy, mam nadzieję, że już po pierogach, po prezentach, także dajcie znak, że jesteście ze mną, z nami i dajcie znak, co dostaliście od Mikołaja albo ktokolwiek do Was przychodzi. Dajcie znak w komentarzach. I też skąd nadajecie Wy? Bo właściwie jesteście też współtwórcami poniekąd i współtwórczyniami tego programu Kto pyta, ten rządzi. O, Mimmo jest moim znajomym z Włoch, gdzie mieszkałam przez chwilę. Tak, w Perlandii jestem, tak. A sama podkreślam to przy każdej możliwej okazji. Jestem z Gorzowa Wielkopolskiego. Wielkopolski to jest zmyła, ponieważ Gorzów Wielkopolski nie leży w Wielkopolsce, tylko leży w województwie lubuskim, a co bardziej zaskakujące dla niektórych, jest współstolicą tego województwa. Wespół z Zieloną Górą. To tyle, jeżeli chodzi o regionalne konteksty, mimo ciał. I teraz tak, dzisiaj naszymi gośćmi będzie dwójka niesamowitych ludzi. Naprawdę są niesamowici, to jest Anna Wilczyńska i Karol Wilczyński. To, co robią, czym się zajmują, jakie podejmują działania, można by tym obdzielić nie dwie osoby, ale chyba całą masę, nie wiem, właściwie cały kościół. Karol i Ania są dla mnie osobami, które, kiedy poznałam ich działalność, pomyślałam sobie, kurczę, jeżeli tak wyglądałby kościół jako wspólnota, to by rzeczywiście miało sens. Ale nie o tej religii katolickiej będziemy mówić, bo Karol i Ania są islamistami. Wiem, straszne słowo, ale już mówię, o co chodzi. Wilczyńscy prowadzą bloga Islamista Blog. Jest i na Facebooku, i strona islamistablog.pl i to jest na spokojnie o islamie. Anna i Karol rozmontowują różne mity dotyczące, rozbrajają strach, demontują mity, które my myślimy o muzułmanach, o islamie, czy o Koranie, czy o ludziach, którzy są, mówią w języku arabskim, bo to jest ogromna kultura. Ogromna kultura, która nam jest w szkole serwowana na jednej lekcji. Czasem i z tego wynikają różne uproszczenia historyczne. Na przykład swego czasu pojawiło się hasło, że Polska, Polacy, polski rząd powinien zrobić z muzułmanami to, co Sobieski pod Wiedniem. Na co Karol mówi, tak, dokładnie, zróbmy to samo. Ale co dokładnie zrobił,
pod Wiedniem muzułmanom, czy w podziękowaniu muzułmanom po bitwie pod Wiedniem. O tym za chwilę, w jednym z wielu wątków, które poruszymy z Anną i Karolem. To jest też ciekawe, że Ania i Karol stawiają się za innymi, za tymi wykluczonymi, za cudzoziemcami, za mniejszościami, w tym również za mniejszościami LGBT+. No to słuchajcie, w takim razie powitajmy Anię i Karola Wilczyńskich, islamistów z Islamista Blog. Dobry wieczór, cześć. Bardzo dobrze, już myślałem, że po prostu opowiesz za nas całe nasze życie. Ale no właśnie. Coś strzyka. Słuchajcie, czy tylko ja słyszę, że coś strzyka? Czy wy też słyszycie i słuchacze, słuchaczki też słyszycie, że coś strzyka cały czas? Może coś strzyka. Zdecydowanie słyszymy. No dobra, a jak ja byłam sama, to też było słychać strzykanie? Dajcie nam znak, słuchacze, słuchaczki. Czy strzykanie pojawiło się, kiedy wpadli Ania i Karol? Dobry wieczór, dobry wieczór. Nie wiem, czy jesteśmy to w stanie opanować. Dajcie znak, czy to bardzo przeszkadza. Strzyka, szumi w sumie i też było słychać. Tak, gości słabo słychać. Wcześniej nie strzykało. No to Asiator, ratuj nas. Jesteś za sterami, tutaj nic się nam nie rusza. Mikrofon o nic nie obija. O, chyba przestało. Oj. Dobrze. No dobrze, no to słuchajcie, no to w takim razie będziemy na zmianę mówić. Oj, strzyka, wcześniej nie strzykało. Asiator za sterami, ratuj nas, ratuj nasze połączenie. O, teraz przez chwilę nie strzyka. Dobra, to nie oddychajmy, nie ruszajmy się. Okej. Ania, Karol, powiedzcie, czego jeszcze nie powiedziałam z tego wszystkiego, czym się zajmujecie? Wiem, czego nie powiedziałam, ale oddaję wam pałeczkę. Proszę bardzo, czym się zajmujecie? Co robiliście w życiu przez ostatnie lata, kiedy się znamy? Mam nadzieję przede wszystkim, że nas dobrze słychać. Ja też śledzę komentarze, więc jeśli nas bardzo słabo słychać, to dajcie znać, bo wtedy będziemy musieli coś zrobić. A nie widzę tutaj komentarzy. Widzę tylko, że pan Michał napisał, że gości słabo słychać. I no będziemy sobie jakoś z tym radzić. Spróbujemy się jakoś przesunąć, może mówić trochę głośniej i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czym się zajmowaliśmy przez ostatnie lata? Siedzielibyśmy tu do jutra, ale gdybyśmy mieli powiedzieć o wszystkich rzeczach. Natomiast z takich najważniejszych, no to przede wszystkim zajmujemy się islamem. Nie islamem samym w sobie tylko jako systemem, ale przede wszystkim osobami, które te religie wyznają. Zajmujemy się cudzoziemcami arabskojęzycznymi w Polsce, tymi, którzy mają doświadczenie migracji, tymi, którzy mają doświadczenie uchodźstwa, ale wspieramy też inne mniejszości, inne osoby, które w Polsce mieszkają, a być może jeszcze Polakami nie są albo jeszcze się nie czują. Co jeszcze z takich naszych działań? Uczymy w szkole. Ja jestem nauczycielem etyki. Czasami wykładamy na uczelniach. Szkolimy różne grupy zawodowe. Szkolimy nauczycieli, szkolimy policję, szkolimy straż graniczną, czyli wszystkie takie osoby, którym ta wiedza o islamie czy o wielokulturowości gdzieś tam może się w życiu zawodowym przydać. Szczególnie zwracać uwagę na takie osoby, które powinny mieć jakąś podstawową wiedzę na temat praw człowieka, a być może czasami im tej wiedzy brakuje. Policję i Straż Graniczną, co to są za szkolenia? Co na nich się dzieje? To są przede wszystkim szkolenia z islamu, to znaczy opowiadamy, na czym ta religia polega, opowiadamy o tym, jakie elementy tej kultury, znaczy tej religii lub kultur, które się z nią wiążą, mogą być jakby pomocne w pracy. Co warto wiedzieć, co może ułatwić kontakt z cudzoziemcem, który jest muzułmaninem. No i też ja pomagam jako tłumacz, jeżeli ktoś się pojawi na granicy, kto nie mówi w żadnym innym języku,
tylko po arabsku, a takiej pomocy tłumaczeniowej potrzebuje z różnych względów. Co masz wpisane w dyplomie? Halo? Co masz? Co masz wpisane w dyplomie? Ja mam wpisane dokładnie to, co mamy w nazwie naszego bloga. Czyli oprócz tego, że jestem arabistką, jestem też islamistką, czyli osobą, która się naukowo zajmuje islamem. Słuchajcie, mamy jakieś duże problemy techniczne, bo nie słyszę nam ostatnich słów Ani. No dobrze, słuchajcie, świat jest przeciwko nam, ale my lećmy po swoje. To Karol, gdybyś mógł, bo znaczy, też nie jesteś... Widzę, że pan Kamil napisał, że jest dużo lepiej. Nie wiem, czy na przykład czy cały czas jest dużo lepiej, czy jednak się pogorszyło. Proszę, panie Kamilu, czy panie Michale, czy ktokolwiek nas jeszcze słucha, napiszcie, jak nas słychać. I też jeśli macie jakiekolwiek pytania, to wrzucajcie w komentarze i no, my się będziemy czuć o wiele lepiej, szczególnie w tej sytuacji, kiedy mamy problemy techniczne, kiedy będziemy widzieć, że jesteście z nami. Pan Michał pisze, że jest lepiej. Czy ktoś jeszcze mógłby potwierdzić, że jest lepiej? I no, zobaczmy, bo nie chcemy wam zabierać ani sobie wieczoru wigilijnego, jeśli tak to wygląda. Jeśli chodzi o mój dyplom, to mój dyplom to jest filozof. Ja skończyłem filozofię na UJ-cie, ale potem robiłem doktorat z filozofii arabskiej w ramach też właśnie orientalistyki, islamistyki i tego typu strasznych rzeczy. Słychać. Dzięki pani Karolino, dzięki panie Michale, super. Mam potwierdzenie, jestem spokojny, że nas troszkę lepiej słychać. Pani Agnieszka pisze, u mnie był szum w tle, a teraz jest idealnie. Także Alina, jedźmy z koksem, póki to wszystko działa i no. Słuchawki może to coś nam zmieni na lepsze albo i nie, trudno, sprawdzamy jak jest. No dobra, to Karol, niedawno uczysz etyki, ale to nie jest twoje pierwsze wejście do szkoły. Byłam na twoim wykładzie w Centrum Muzułmańskim w Krakowie, gdzie mówiłeś, właściwie tam zobaczyłam, że jesteś nauczycielem nie tylko z powodu wiedzy, ale również umiejętności przekazywania tej wiedzy i zaciekawiania tą wiedzą. I tam właśnie dowiedziałam się od ciebie, o co chodzi z tym Sobieskim i z tymi Turkami, muzułmanami, właściwie muzułmanami pod Wiedniem, bo twoja odpowiedź, którą wrzuciłaś na Facebooka, bardzo polecam, Karol Wilczyński, Anna Wilczyńska, Islamista Blog, bardzo otworzyła oczy mi i też słuchającym i trochę żal, że tego nie mówi się w szkole. Dzięki Alina, to jest sukces edukacyjny w takim razie, skoro zapamiętałaś tę jedną rzecz z tego wykładu, który był wow, chyba z 2 albo 3 lata temu, nie wiem już, 2 lata temu. Ja też uczyłem etyki wcześniej, w sensie ja zaraz po studiach jeszcze 7 lat temu uczyłem etyki przez 1,5 roku, ale z wiadomych względów, w sensie po prostu za to się nie da utrzymać rodziny, więc musiałem zrezygnować z zawodu i przenieść się do bardziej wejść w dziennikarstwo i pisanie, ale to jest jakby poboczny temat. Natomiast jeśli chodzi o uczenie, jakby może zatrzymam się jeszcze na chwilę, przejdę potem do Sobieskiego. Jeśli chodzi o uczenie, my mamy, tutaj są też komentarze o tym, że strasznie smutne jest to, że Polacy tak mało wiedzą o islamie. No niestety, mało wiemy o islamie, z tej niewiedzy rodzi się strach, a czasami z tego strachu rodzi się nienawiść. Jest takie równanie przypisywane Averroesowi, czyli takiemu filozofowi muzułmańskiemu. I jakby ta ignorancja, czy ta niewiedza, ona ma bardzo poważne konsekwencje. Można powiedzieć, że jesteśmy jednym z czołowych narodów czy państw, jeśli chodzi o stosunek, negatywny stosunek do muzułmanów. Nie? I tu nie ma przypadku. Robiliśmy niedawno taką rozmowę, mamy podcast na naszym blogu, jak wiecie, na naszego bloga, to znajdziecie taki podcast.
z panią profesor Katarzyną Górak-Sosnowską i ona objaśnia bardzo dokładnie, jakie są powody tej islamofobii, czy tego lęku przed islamem, tej niewiedzy. No i oczywiście Jan III Sobieski jest takim koronnym przykładem, tak? On jest używany w środowiskach narodowych, patriotycznych, nawet kościelnych, bo w kościele też się świętuje 12 września, czyli tą rocznicę odsieczy wiedeńskiej. Natomiast kompletnie się nie bierze pod uwagę tego, co Sobieski zrobił, bo on był pierwszym z władców Polski, który przyjął, szacuje się, około 15 tysięcy uchodźców wyznających w znacznej większości albo nawet wszyscy islam, bo to byli Tatarzy, Tatarzy uciekający ze wschodnich rubieży Rzeczypospolitej przed zemstą, ponieważ przez cały okres tej krótkiej wojny z Turcją, jaką toczył Jan III Sobieski z Imperium Osmańskim, to byli Tatarzy, którzy stanęli po stronie Rzeczypospolitej i króla polskiego, bo oni przysięgali mu wierność. I dlatego tak głęboko, jak popatrzymy na mapę, no to jest Krym, nie, tam Ukraina, no to właśnie oni tam mieszkali, w środkowej Ukrainie. I on ich wszystkich przeniósł właściwie no wówczas do centrum Polski, jakim było Podlasie. I tam nadał kilka tych wsi, nadał im przywileje, zrównał ich niemalże ze szlachtą chrześcijańską. Nie wiem, ja mógłbym o historii opowiadać bardzo dużo. To znaczy z tych faktów z polskiej historii, które łamią różne stereotypy dotyczące islamu, jest mnóstwo. Jest to, że nie wiem, Polska była jedynym krajem, która miała podpisany ten wieczny pokój właśnie z Imperium Osmańskim. Przez 100 lat właściwie nie mieliśmy żadnych wojen, mieliśmy super wymiany handlowe, kulturowe i tak dalej. Mieliśmy pierwszy przekład Koranu tam razem z francuskim, ale jeden z...
win. Ja tonę, tonę w barze złym i dobrze jest mi z tym. Tonę w barze złym, tonę w długim spisie win. Ja tonę, tonę w barze złym i dobrze jest mi z tym. I dobrze jest mi z tym. Witam Was. Coś nam się tutaj działo. Próbujemy się znowu połączyć z Karolem i Anią Wilczyńskimi. No, przepraszamy za trudności techniczne, ale zrobimy tak. Ja będę mówiła, a Ania i Karol wejdą, jak z Asia Torem rozwiążą problemy, a tymczasem opowiadam wam o moich związkach z muzułmanami, ale również z uchodźcami, które miałam w obozie Moria na wyspie Lesbos. Dokończę wątek i wejdziemy, Ania i Karol, płynnie. Mam nadzieję, że mnie słyszycie, kiwnijcie głową. Bo Anię i Karola poznałam, kiedy byłam na wyspie Lesbos w 2017 i 2018 roku. Stamtąd pisałam listy z wakacji do Jarka i Beaty. Wtedy Beata, ponieważ wtedy Beata Szydło piastowała funkcję premiera oraz Jarek oczywiście Kaczyński. Te listy publikowała Gazeta Wyborcza i właściwie pojechałam tam z takiej mojej bezsilności, powodowanej tym, co moi znajomi, moi przyjaciele z pracy, aktorzy, aktorki na przykład, czyli można by powiedzieć jacyś tacy humanistycznie zorientowani ludzie, zaczęli jakieś bzdury powielać, powtarzać, pisząc różne rzeczy nieprawdziwe na Facebooku, tak? Przypomnę, co się wtedy mówiło, że uchodźcy będą nas mordować, że będą gwałcić nasze kobiety, że będą ścinali głowy maczetą, i że przyniosą pasożyty i jeszcze wiele innych bzdur, bo w internecie krążyło bardzo dużo też jakichś kłamliwych informacji, które łatwo było sobie sprawdzić i sprostować. Natomiast nie bardzo było w nas tej wiedzy, żeby w ogóle sobie z tym poradzić. I w związku z tym, kiedy byłam tam, napisał do mnie Karol. Pamiętasz to, Karolu? Poprosiłeś mnie, czy ja mogę coś napisać do portalu deon.pl, w którym wtedy pracowałeś. No i tak się zaczęła nasza znajomość. Ona potem ewoluowała również w inne zakamarki typu pomoc bezdomnym, osobom w kryzysie bezdomności, czy właśnie pomoc, czy wspieranie, czy uświadamianie w kwestii osób LGBT, wspieranie osób LGBT i tłumaczenie, jak to wygląda w innych krajach, jak to wygląda za granicą. I gdybyście mi przypomnieli, na czym skończyliśmy wątek. Nie wiem, czy nas słychać teraz. Tak? Niestety bardzo trzeszczy i cały czas mamy problemy i mam nadzieję, że nas słychać na live. Skończyliśmy na tym Sobieskim i mówiłem o tych przykładach ignorancji. Tu były fajne tematy i fajne komentarze. Tak, natomiast poznaliśmy się w kontekście uchodźców. Ja jeszcze jak pracowałem w tym katolickim portalu, w którym na szczęście już nie pracuję, ale wtedy właśnie robiłem, starałem się, próbowałem bardzo mocno no właściwie forsować agendę papieża Franciszka, który jest właściwie w 90% olewany, jeśli chodzi o tematykę uchodźców czy tematykę muzułmanów, te jego wezwania do dialogu czy do przyjmowania przybyszów, które mają bardzo wiele wspólnego z Biblią, nie?
jakby Przybysz jest jedną z trzech takich osób, tych osób, które każdy chrześcijanin czy każdy Żyd powinien wspierać. Obok sieroty i wdowy jest zawsze Przybysz i przyjmowanie Przybysza jest taką zasadą biblijną, wynikającą bardzo mocno właśnie z Biblii, z Koranu zresztą też, to swoją drogą, ale to tak żeśmy się poznali. Nie wiem, co dalej mówić. Znaczy, smutne jest to, że właściwie od tamtej pory niewiele w tych nastawieniach się zmieniło. Pracując cały czas i z muzułmanami, i z uchodźcami, i próbując dzielić się wiedzą na ten temat z szerszą publicznością, obserwujemy cały czas te same komentarze. Być może ich natężenie jest mniejsze, bo teraz jakby część tej nienawiści przekierowała się na inne grupy, między innymi na mniejszości seksualne, ale cały czas ta niechęć, która była do cudzoziemców, szczególnie do uchodźców, i to niezrozumienie ich sytuacji, które było wtedy, jest dzisiaj. Tylko pewnie ze względu na to, że część uwagi została przekierowana na inne grupy i to prześladowanie i przestępstwa z nienawiści spotykają też w dużym stopniu inne grupy, tych komentarzy jest mniej. Natomiast niestety wielkiej zmiany w nastawieniu Polaków do cudzoziemców, szczególnie do uchodźców, nie widać. A mam takie pytanie, powiedzcie konkretnie, co was najbardziej uderza w tej niewiedzy nas, Polaków, kiedy szkolicie Straż Graniczną, policję, albo kiedy wchodzicie do szkoły? Co na wstępie, jakie najczęściej powtarzają się wyobrażenia, mity, czy przekłamania, czy braki wiedzy dotyczące czy to kultury arabskiej, czy to religii muzułmańskiej? Takie kilka takich the best of. O, teraz już nas chyba słychać. Myślę, że bardzo dużo pojawia się komentarzy islamofobicznych, po pierwsze dotyczących kobiet, i to nie tylko muzułmanek, ale też na przykład mnie prowadzącej zajęcia. Istnieje takie przekonanie, że kobieta nie może się zajmować islamem, nie może się zajmować współpracą z muzułmanami, ponieważ jest w jakiś sposób zagrożona, albo też nie może mieć takich kompetencji, żeby się tymi tematami zajmować. Jest też duże niezrozumienie sytuacji muzułmanek, jakakolwiek by ona była, no bo tych sytuacji kobiet muzułmańskich jest nieskończenie wiele, bo mówimy tutaj o religii, którą wyznaje prawie 1/4 ludności świata. Więc mówienie o jakiejś jednej sytuacji kobiet muzułmańskich jest w ogóle dużym przekłamaniem. Więc tutaj w tej sferze jest bardzo dużo absolutnej jakiejś mitologii. Bardzo dużo takich wypaczeń się pojawia w kwestii czy to rodziny, czy w ogóle seksualności, jeżeli chodzi o islam. Tu szczególnie... Ania, chyba powiedzieć, jakie to są konkretnie mity? Co my sobie powtarzamy jako Polacy? Jakie my mamy niejasności w głowie na ten temat? O te sprawy rodzinne, to że każdy muzułmanin może mieć 4 żony i jeżeli tylko będzie miał taką możliwość, to z niej skorzysta. W związku z tym będzie miał taką ilość dzieci, że wkrótce ci muzułmanie, którzy są w Polsce, demograficznie zdominują rdzennych Polaków. No i w ten sposób dochodzi do jakichś takich absurdalnych czasami argumentów, że kultura polska to w ogóle, Polacy w ogóle znikną z powierzchni ziemi, bo ten islam nas zaleje w takim stopniu. Więc takie demograficzne lęki to jest coś, co się pojawia ciągle. Czy coś byś chciał dodać jeszcze? Nie, no kobiety, to jest jakby mnóstwo tutaj pytań, zawsze najwięcej. Nie wiem, że każda kobieta musi nosić chustę, albo co to znaczy, że musi nosić chustę, że musi być poddana mężczyźnie, kobiety, że nie mają nic do powiedzenia w kulturze arabskiej czy w islamie w ogóle. No ja bym powiedział, że tutaj wokół życia seksualnego. To jest super ciekawy temat dla Polaków, bardzo rozgrzany,
tymi powiastkami, które można kupić w kioskach i na poczcie. Tam byłam żoną szejka, kochałam terrorystę i tego typu rzeczy. Także mamy jakieś takie wyobrażenia, że ta kultura, jakby badacze mówią o tym, że to jest orientalizowanie. Nie? Mamy jakieś takie jeszcze z XIX wieku odziedziczone myślenie o, wiecie, jakby kobiety tańce brzucha i te kobiety są super takie w łóżku. Nie? Czy jakby strasznie dużo jest tego typu myślenia. Co się też oczywiście odnosi do mężczyzn, że właśnie oni mają 4 żony, wymieniają je za wielbłąda i jakby dużo też jest mitów o przemocy, to znaczy mówi się, że w Koranie, tam Koran wzywa do zabijania niewiernych i tak dalej. To się bardzo często pojawia i nawet dzisiaj jak wrzuciliśmy taki list do prokuratury we Wrocławiu, obu prokuratur okręgowej i tam miejskiej, czy nie wiem jak to się tam rozdziela, rejonowa właśnie. O, wysłaliśmy ten list do prokuratury i w odniesieniu do decyzji sądu drugiej instancji, żeby uniewinnić Jacka M., takiego znanego byłego księdza narodowca, który no, naszym zdaniem jednak usprawiedliwiał zamachowca z Christchurch, mówiąc, że miał troszeczkę prawo do tego, co zrobił. No tam pod tym listem komentarze właśnie odnosiły się do tego, ale przecież Polacy mają prawo się bronić, ale przecież mamy prawo się bać, bo Koran, zobaczcie co Koran mówi o mordowaniu niewiernych, tak? Jakby, no jest jakby wiele takich mitów i wydaje mi się, że to są najważniejsze, jakby ta przemoc kobiety, seks, jakieś takie relacje damsko-męskie. Tak, plus ten mit właśnie muzułmanina na jeźdźcy. To jest ciekawe też w kontekście podręczników na przykład. My badaliśmy podręczniki do historii, do religii, do geografii. Zawsze, prawie zawsze w podręcznikach wszystkie wojny, które rozpoczynała strona powiedzmy muzułmańska, jest określona jako inwazja. Nie? Natomiast takie wojny jak na przykład krucjaty, no już inwazją nie są, no są wojną religijną, tak? Więc nawet w takich małych rzeczach no ten język jest bardzo nacechowany emocjonalnie, ma wywoływać lęk, ma budzić negatywne skojarzenia i czasami wydaje mi się, że o to nie jest w ogóle uświadamiane, jak wiele w głowie mamy, czy twórcy podręczników, czy w ogóle my sobie nie uświadamiamy, jak bardzo w naszym języku jest no, ta niechęć do islamu zakorzeniona, zakotwiczona. Też pamiętam, jak zrobiłeś takie resume, czego my się uczymy o islamie. Chyba takich parę punktów, że Ramadan, że takie, no, o wielkiej kulturze, że wielka, ogromna kultura, którą mówią miliony ludzi, miliard nie, na świecie, natomiast w polskiej edukacji to jest sprowadzone do jednej 45-minutowej lekcji, podczas której od lat powtarzamy cały czas to samo. Co zabawniejsze, czy raczej co smutniejsze, rozmawiałam ostatnio z uczniem chyba liceum i pytałam go, który jest zainteresowany tym, co się dzieje na świecie. I pytam go, słuchaj, a czy na WOS-ie omawialiście to, co się dzieje na przykład w Syrii albo w Jemenie? Skąd się biorą ci uchodźcy? Co tam się dzieje? No i on mówi, no coś tam było, że jest jakaś tam, no ale to bardziej wiemy z telewizji albo z tego, co sobie sami włączymy w internecie. I poprosiłam go, żeby mi wysłał zdjęcie z podręcznika do WOS-u, jak są opisane te rzeczy. Słuchajcie, to były pojedyncze akapity. Jeden akapit o wojnie w Syrii, jeden akapit o katastrofie klimatycznej. Tak w edukacji dbamy o to, żebyśmy mieli jakąś świadomość, wiedzę. I oczywiście, kiedy my nie wiemy, to bardzo łatwo jest zasiać strach, z którym wy staracie się walczyć też, robiąc zajęcia w szkole, nie tylko z islamu czy z kultury arabskiej, ale również z empatii. Czy moglibyście powiedzieć dwa słowa o tym, jak łączycie te zajęcia o empatii z uchodźcami,
z którymi część przecież to są muzułmanie. Co robicie na tych zajęciach? Co robiliście na tych zajęciach i co was zdziwiło, zszokowało, zaskoczyło? To też są zajęcia, które powstały dzięki tobie. Warto przypomnieć, jak one się zaczęły, bo one się zaczęły po właśnie naszej wizycie. Razem ze mną i z Aliną była jeszcze Sara, nasza znajoma z Jordanii, która mieszka w Polsce, mówi świetnie po polsku, ale właśnie jest muzułmanką, chodzi w hidżabie. Także dla uczniów z Tarnowa, gdzie pojechaliśmy po tym, jak jeden z uczniów przyniósł do szkoły replikę właśnie broni zamachowca z Christchurch, myśmy postanowili, że no dobra, no to jak macie problem z islamem, no to poznajcie chociaż jedną muzułmankę w życiu. Ja najpierw pojechałem sam na radę pedagogiczną, a potem właśnie wziąłem Alinę, żeby opowiedziała o uchodźcach i Sarę, żeby opowiedziała o islamie. Lekcja skończyła się no nieciekawie. Nie było żadnych ataków, agresji ani nie wiem, jakiejś otwartej niechęci. Miałem poczucie, że oni nas po prostu olali, zignorowali, bo przyjechała pani od uchodźców i pani od islamu i pan dziwny od islamu i od uchodźców, więc jakby kompletnie nie byli zainteresowani tematem. I to mi otworzyło, dużo do myślenia mi dało to spotkanie. Zrozumiałem, że też wcześniej dostaliśmy kilka takich maili od nauczycieli, że no słuchajcie, fajnie było jakbyście przyjechali, opowiedzieli o islamie, ale to się nie może nazywać, że wy będziecie opowiadać o islamie, bo ja będę miała problem z dyrektorem, albo dyrektor pisze, że będzie miał problem ze starostwem powiatowym, albo będzie miał problemy właśnie z kuratorium, bo kuratorium robi tak, że Algierczycy przyjeżdżają na lekcje i pokazują kaligrafię arabską i potem zwalnia się nauczyciela. To był taki znany przykład tutaj z Małopolski, z Dobczyc, gdzie nauczycielka została właściwie zwolniona po zaproszeniu dwóch studentów z Algierii na lekcję. No więc kurczę, no jeśli to się nie może nazywać lekcją o islamie, no to jak mamy uczyć, nie? No i wtedy właśnie powstał ten pomysł zajęć empatia i wielokulturowość, który realizowaliśmy tutaj w Krakowie, w kilku placówkach z no, setką ponad uczniów już teraz. Niedawno mieliśmy właśnie treningi dla nauczycieli, bardzo fajne, bardzo udane i ja bardzo dużo się nauczyłem prowadząc też te treningi, przygotowując do prowadzenia takich zajęć. No jakby podstawą tego myślenia jest to, że każdy z nas ma stereotypy. Mam je też ja, ma je Ania, ma je Alina, ma je każdy z nas tutaj słuchających. Myślę, że każdy z nas, jak mówię, uczeń zawodówki w Tarnowie, budowlanki, no każdy z nas ma jakiś stereotyp takiego ucznia, chłopaka, nie? I to jest właśnie to. Ja jadąc do tej szkoły jechałem z pewnym stereotypem, jechałem walczyć z ich lękiem, jechałem walczyć z ich ignorancją i to był błąd. Znaczy ja kompletnie nie myślałem empatycznie też o tych uczniach. I to jest jakby ten problem, z którym ty, Alina, się mierzysz na co dzień, czyli problem tego, że w szkole jest jakby są nadludzie, czyli tam dyrekcja i ciało pedagogiczne, są ludzie, czyli rodzice, ale często traktowani w taki sposób, że ci rodzice to są tacy no, problematycznie i tutaj lepiej trzeba uważać. No i oczywiście są podludzie, czyli uczniowie, którzy są pozbawiani praw, ale to co najgorsze, gorsze niż pozbawianie praw, to jest pozbawianie ich głosu. Ich się kompletnie nie słucha. I jeżdżąc z tymi zajęciami o islamie, no ja kompletnie nie słuchałem. To znaczy, że nie miałem w ogóle możliwości, żeby zrozumieć, dlaczego ci ludzie boją się islamu, nie miałem możliwości, żeby zrozumieć, czy oni w ogóle chcą się o tym uczyć, bo może im ta wiedza z Gazety Polskiej wystarczy, nie? I ta nienawiść w TVP, kurczę, no im jestem dobrze, więc coś trzeba innego zrobić, coś innego zaproponować, jakiś inny sposób przejść do tematyki islamu, tak żeby to było dla nich ciekawe. I odkryliśmy, że właśnie tematyka wielu kultur, podróży, turystyki, kuchni z jednej strony, czyli takie bardzo powierzchowne dotknięcie tematu, no i, a z drugiej strony empatia, czyli komunikacja interpersonalna, czyli emocje, czyli
no, sposoby myślenia o innych ludziach, no to jest taki sposób, żeby jednak spróbować wejść właśnie do tej tematyki islamu i uchodźstwa. Co jest ważne z naszych badań, bo my jakby prowadząc ten program robiliśmy obok też badania we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale też z badań właśnie wspomnianej już Katarzyny Górak-Sosnowskiej wynika bardzo ciekawa rzecz, to znaczy jeśli ten stosunek do muzułmanów albo do uchodźców się poprawia, to poprawia się też stosunek do innych grup ludności, takich jak Romowie, takich jak bezdomni, takich jak cudzoziemcy w ogóle, ale też nie wszyscy, bo na przykład do Niemców i do Amerykanów się nie poprawia, co jest zrozumiałe, bo oni są jakby w innej szufladce, ale do tych, których jakby najbardziej nie lubimy, czyli właśnie, no tutaj wymieniłem te grupy, Romowie, bezdomni, też osoby LGBT+, poprawiając, pracując nad stosunkiem do muzułmanów, ostatecznie stosunek właśnie do tych innych grup też się zmienia. I to jest super ciekawe. To znaczy, jak powiedział mi jeden znajomy, islamofobia, czy ten lęk przed islamem, jest takim kluczem do zrozumienia różnych innych fobii, które w polskim społeczeństwie funkcjonują. Ja tutaj dodam jeszcze tylko jedną rzecz, bo widzę, że też pojawiają się w komentarzach na przykład pytania, a co z apostazją w islamie? Często spotykamy się z pytaniem, dlaczego część muzułmanów przedstawia skrajnie homofobiczne postawy. Jakby absolutnie nie zamiatamy takich rzeczy pod dywan. Każdy system religijny w jakiś sposób dyskryminuje inne osoby. Takie bardzo poważne problemy czy tematy, jak właśnie to, że nie wiem, osoba, która otwarcie rezygnuje z religii muzułmańskiej, może w niektórych częściach świata spotkać się z bardzo poważnymi konsekwencjami, łącznie z utratą życia. To są też rzeczy, o których chcemy rozmawiać, bo zamykanie takich tematów, zamiatanie ich pod dywan czy pudrowanie, mówienie, że jakby w tym czy w tamtym systemie religijnym, czy w tym czy w tamtym systemie prawa danego kraju jest wszystko w porządku i wystarczy, że tylko to polubicie i zrozumiecie i jakby problem przestanie istnieć, absolutnie nie jest prawdą. Szczególnie jeżeli chodzi o uczniów, no mamy jedną podstawową zasadę, staramy się traktować wszystkich poważnie. To znaczy, jeżeli pojawiają się poważne pytania tego typu, to również poważnie je traktujemy i w żadnym razie nie staramy się ich zbyć byle czym, czy właśnie mówić, że a wiecie co, tu jakby jest wszystko okej i wszyscy musimy się zawsze lubić i mówić sobie nawzajem tylko miłe rzeczy. Rozumienie takich problemów również jest ważne w tym, żeby radzić sobie z uprzedzeniami czy ze swoimi własnymi lękami. Ja też jeżdżę po szkołach i z tego, co mnie szokuje, to kiedy pytam, jak zaczynają się właśnie te argumenty o tym, że religia każe im zabijać i tak dalej, i tak dalej. Ja mam taki moment, już sobie znalazłam też dzięki wam, z Biblii fragmenty, które mówią o tym, że należy mordować innych, którzy odejdą od wiary, naszej wiary, trzeba ich zabijać, nie mieć litości, czy to będzie brat, czy siostra, czy kobieta, z którą leżysz w łożu, nie miej litości, musisz go zabić. I z tego, co moje doświadczenia ze szkół są takie, że my jesteśmy tak zwanymi ekspertami od religii muzułmańskiej i od Koranu, ale kiedy zapytamy o coś, co dotyczy Biblii, okazuje się, że nie wiemy. Kiedy ja czytam te fragmenty, uczniowie, uczennicy są przekonani, że ja czytam Koran. Ja mówię, nie, to jest Biblia. I zadaję też drugie pytanie. Do jakiego Boga modlą się muzułmanie? I wtedy jest długa cisza. No to zadaję pytanie dodatkowe. Czy myślicie, że modlą się do tego samego Boga, co chrześcijanie? No i jest takie trochę... Tak, modlą się do tego samego Boga, tylko dla mnie przerażające jest to, że my sobie z tego nie zdajemy sprawy. My tak mało wiemy.
Też mało wiemy o tej swojej właśnie własnej religii i tutaj płynnie przechodzimy do pana Tomka z Ikei, który używał Biblii. Pamiętacie państwo, to było półtora roku temu, sytuacja, że Ikea zwolniła pana Tomka, czyli swojego pracownika, który na wewnętrznym intranecie, czyli służbowym takim wewnętrznym internecie, bardzo źle się wypowiadał o osobach homoseksualnych, cytując, powołując się na Biblię. I Ikea go zwolniła. To odbiło się szerokim echem, krytykami i tak dalej. I wtedy, Karolu, przeprowadziłeś świetny wywiad z Marcinem Majewskim właśnie w Deonie. Wywiad miał tytuł Nie wykorzystuj mi Biblii do potępiania homoseksualizmu. Tego wywiadu już nie ma w internecie. To był wywiad, w którym były rozmontowywane właśnie te wszystkie legendy, którymi się karmimy. Była mowa dużo o tym, co jest w Biblii i w jaki sposób powstawały pewne zakazy i nakazy, które już dzisiaj są nieaktualne. To był bardzo wiedzowy i konkretny wywiad. Co się z nim stało, Karol? Dlaczego nie można już go znaleźć w internecie? Dzięki, to był fajny wywiad. No niestety on został zdjęty, bo był niewygodny. To znaczy tam wersyjnego, to był taki, bym powiedział, dosyć specjalistyczny wywiad, w sensie naukowym. Marcin Majewski jest profesorem na Uniwersytecie Papieskim. No niestety były naciski z góry. Z kulis też od jezuitów, żeby ten wywiad skasować. Był bardzo popularny. No, jednak zbyt wielu biskupów i duchownych katolickich jest przyzwyczajonych do używania Biblii, żeby uderzać homoseksualistów. Bardzo dużo mówi się o tym, że to homoseksualiści są winni pedofilii, czołowi katolicy publicyści w Polsce, ale nie tylko. No, wprost wskazują, że właśnie za tę pedofilię są w dużym stopniu odpowiedzialni homoseksualiści. Bycie osobą homoseksualną jest jakoś powiązane z oczywistą bzdurą. Natomiast przykre też jest to, że nawet niedawno widziałem jakiś tekst na Onecie świeckich redaktorów z Onetu, którzy powtarzali ten mit o lewandowej mafii, czyli tych osobach homoseksualnych, które specjalnie wykorzystują obecność w kościele po do tego, żeby wykorzystywać seksualnie małoletnich. No, to się stało. No, jakby Kościół nie jest otwarty naprawdę. I mimo, że Biblia czy Jezus mówił, tylko prawda was wyzwoli, no oni nie są otwarci na tę prawdę i jakby są przywiązani ideologicznie do pewnych rzeczy. I tutaj no, nie ma co ukrywać. No, największym problemem oczywiście dla Kościoła są te sprawy seksualne. Kościół chce trzymać łapę na tych sprawach i dlatego nie jest otwarty na dyskusję. To jest zabawne, bo ilekroć widzę właśnie tych uniwersytetów katolickich, jednak trochę jest. Tam pracuje też całkiem spora grupa bardzo fajnych ludzi, nawet księży czasami. Pracuje też bardzo sporo ludzi, którzy są niefajni, ale to jakby inna rzecz. Przepraszam was, ale chyba słychać was coraz gorzej, więc mamy taką propozycję. Chwila przerwy, zresetujcie się, dobrze? I włączcie z powrotem, a ja pokontynuuję wątki, które zaczęłam wcześniej, dobra? Także Asia, nie wywalaj mnie, tylko ja będę mówiła, ponieważ moimi nauczycielami o islamie, ale również o kulturze arabskiej byli uchodźcy, których poznałam właśnie w obozie Moria. I oczywiście jest inne traktowanie kobiet, ale inne traktowanie kobiet jest również w różnych państwach na przykład. Nie chcę porównywać, że tu jest gorzej, tu jest lepiej. Wiadomo, że są kraje, które są krajami muzułmańskimi, gdzie jest dużo gorzej. Natomiast jeżeli muzułmanie
czy osoby z krajów tych arabskich przeprowadzają się do Europy, zmieniają swoje przyzwyczajenia i tą adaptują się do tej sytuacji, do tych praw człowieka, które obowiązują u nas. Problem pojawia się wtedy, kiedy tworzymy getta, kiedy ludzi, którzy są przybyszami, spychamy na przykład na, co we Francji, tak, w słynne przedmieścia francuskie, gdzie jest niebezpiecznie, to już nie chodzi tylko o muzułmanów. Natomiast zobaczcie Państwo, to samo się dzieje z tak zwanymi złymi dzielnicami w Polsce. Kiedy spychamy ludzi w gorsze warunki i opuszczamy ich również społecznie i socjalnie, no to tam zaczyna się robić źle. No to jest przycisk, tu przyciskam, mam taki efekt. I nieważne z kim to robimy, czy z osobami biednymi, czy z osobami o niskim poziomie edukacji, czy z osobami, które przyjechały z innych krajów, no to robimy, przyciskamy przycisk, mamy taki, a nie inny efekt. Ania i Karol są znowu z nami. Czy nas słyszycie? Powiedzcie. Słyszymy Was. Trochę przedłużymy, chociaż wątki zawiązały. Dobra, skończyliśmy o tym, bo mówiliście, że, no, że w Polsce Kościół tak, a nie inaczej to interpretuje, traktuje, czy wykorzystuje Biblię do tego, żeby piętnować osoby homoseksualne, ale macie też duże doświadczenie, jak to wygląda poza Polską i jak chrześcijanie oraz duchowni chrześcijańscy poza Polską współpracują i wspierają osoby i z mniejszości seksualnych, ale również z, no może o mniejszościach seksualnych i monachium. Byliście w kościele na mszy. Co to była za msza i co tam leżało na ołtarzu? No faktycznie byliśmy w kościele, w którym na ołtarzu była tęczowa flaga i odbywały się raz w tygodniu msze ze wspólnotą osób o różnych tożsamościach, różnych, z różnych mniejszości seksualnych i to nie było jakby bardzo kontrowersyjne. Natomiast myślę, że dużym uogólnieniem byłoby powiedzenie, że poza Polską jest wszystko w porządku i wszędzie osoby z mniejszości seksualnych są świetnie traktowane. Bo myślę, że jest z tym ciągle bardzo, bardzo różnie. Akurat ten kościół w Monachium, w którym wtedy byliśmy, oferował właśnie takie nabożeństwa, podczas których osoby z mniejszości seksualnych były zapraszane, były mile widziane, ich obecność była podkreślana. Mam nadzieję, że takich inicjatyw nie tylko w Europie, ale wszędzie na świecie jest zdecydowanie więcej. No jednak jestem przekonana, że ciągle jest to mocno, mocno różnie. Że także poza Polską takie osoby mogą się spotkać z różnego rodzaju prześladowaniem także w kościele. No bardzo się ucieszyliśmy, widząc akurat taką sytuację w Monachium. Cieszyłabym się jeszcze bardziej, widząc podobne nastawienie w kościele w Polsce. Dodajmy, że oczywiście mówimy o kościele rzymskokatolickim, bo w kościołach protestanckich w Niemczech, czy w, no nie we wszystkich też krajach, ale w większości krajach Zachodu, no przyjmowanie osób homoseksualnych, małżeństwa homoseksualne, wspólnoty osób transpłciowych, no to jest jakby, no nie mówię, że codzienność, ale to raczej nie jest nic dziwnego, tak? Znaczy, to nie jest nic nietypowego, nie wzbudza to też kontrowersji. No, tak już jest. Z Waszych obserwacji, dlaczego tak u nas w Polsce jest? No, przyczyn jest bardzo dużo. To znaczy, rzeczywiście z jednej strony jest kwestia tego, że nasza demokracja jest bardzo krótka, przecież to jest 30 lat. I w okresie jakby te przemiany, które dotykały kultury Europy Zachodniej, czy Stanów Zjednoczonych, czy właśnie państw
demokratycznych, no nie dochodziły tutaj. My nie mieliśmy rewolucji seksualnej, ominęły nas, nie wiem, różne wydarzenia z kultury, które gdzieś tam jednak w latach 70., 80. już działały tak, jak teraz to się u nas dzieje. Mam na myśli jakiś Stonewall i ta cała walka właśnie o prawa LGBT+. Więc ta debata nie była wolna, nie? To znaczy to było wszystko zepchnięte pod dywan i generalnie nie mówiło się o tym, o tej dyskryminacji, tak? Bo to, żeby to nazwać jasno, to jest dyskryminacja osób homoseksualnych czy transpłciowych. Druga rzecz, no to jest Kościół. Znaczy Kościół rzymskokatolicki, tak jak już mówiłem wcześniej, mam nadzieję, że było to słychać, że no ma problem z seksualnością, z doktryną o seksualności, nie ma otwartości na prawdę. Nie? Znaczy nie ma dyskusji, nie ma zmierzenia się z dokonaniami nauki, która jednak w ciągu, no widać właśnie choćby po szczepionkach na COVID, nie? Że w ciągu roku jesteśmy w stanie, i to w kilku różnych ośrodkach naukowych, stworzyć bardzo skuteczne szczepionki. Właśnie przez to, że tych naukowców jest tak dużo i ten jest tak duży nakład też na naukę, no, jesteśmy w stanie robić dużo więcej. I te badania homoseksualności, badania transpłciowości, to nie jest tak, że to wszystko jest zakończone. Znaczy nauka o seksualności czy psychologia, one cały czas się rozwijają, ale bardzo dużo ludzi zaczęło poświęcać temu uwagę i zaczęło te sprawy badać. Jakby, kurde, no w Kościele te jakby nie ma dyskusji na ten temat od, nie wiem, lat 60. Jakby jest temat zamknięty i koniec. I w ogóle nie ma, nie? Nie ma antykoncepcji, nie ma aborcji, nie ma osób homoseksualnych. Po prostu koniec, nie? Prawo naturalne, Arystoteles, Tomasz z Akwinu, klękamy i po prostu podziwiamy, jaka wspaniała nauka. Ale kurczę, no komórkę jajową odkryli na początku XIX wieku, czy nawet w pierwszej połowie XIX wieku. Ja mam poczucie, że Kościół jakby nie ogarnął jeszcze tego, nie? Więc to jest drugi problem. No kolejny to jest na pewno edukacja. Temat mniejszości seksualnych w ogóle nie tyle nie istnieje w szkołach, co jest absolutnie zakazany. I z taką bardzo konkretnym, z takim bardzo konkretnym wskazaniem, że o tym nie wolno rozmawiać w szkołach. Spotkaliśmy się niejednokrotnie odwiedzając szkoły, chociażby w Małopolsce. No i sytuacja, jaką mamy obecnie w Polsce w mediach już od jakiegoś czasu, również nie sprzyja tej otwartości, czy w ogóle otwartości na jakiekolwiek mniejszości, które ciągle są traktowane w kategorii. Nie, no to trzeba powiedzieć po imieniu. Znaczy dla nas, według mnie, to, co robi rząd i to, co robią politycy partii rządzącej względem osób LGBT+, jakby oni naprawdę prowadzą do tragedii. Nie? To znaczy jest jawnie dyskryminujące, przemocowe wypowiedzi polskich hierarchów, którzy są w jawnym sojuszu z rządzącymi. To jest przerażające, nie? I jakby tutaj jakby nie ma mowy o jakiejkolwiek dyskusji, nie ma mowy o jakimkolwiek przygotowaniu. Ja też nie jestem zwolennikiem, wiecie, jakby pamiętam rozmowę właśnie z dyrektorem jednej ze szkół w Krakowie, który mówi, że słuchajcie, tęczowy piątek to jest super akcja, ja jestem za tym, żeby budować klimat otwartości, tolerancji, promować te rzeczy, pomagać osobom homoseksualnym wśród naszych uczniów, czy transpłciowym i tak dalej, i tak dalej. Ale mówi, jakby wokół tego tęczowego piątku się zrobiła tak emocjonalna sytuacja, że ja się boję o tych uczniów, że jakby my teraz wejdziemy hura w tematy LGBT+, bardzo po łebkach, a to są trudne rzeczy i nie ukrywajmy. Tak jak islam jest trudny, to nie jest wszystko czarno-białe. I w całej tej naszej edukacji my bardzo często dostajemy, Ania dostaje sporo hejtu dotyczącego tego, dlaczego ona pisze o tych queer rzeczach, o tych LGBT+. Przecież my się zajmujemy islamem, nawet od muzułmanów, nie? Naszych muzułmańskich słuchaczy. I jakby, ale kurczę, no właśnie w prawach człowieka i walce o prawa mniejszości nie da się zapominać o innych mniejszościach, nawet jeśli ich nie lubimy. Tak? To znaczy, ja walcząc o prawa muzułmanów, muszę pamiętać o prawach Żydów, o prawach osób w kryzysie bezdomności, o prawach mniejszości seksualnych, prawach kobiet i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest jakby jeden wielki wór. Ja sobie wycinam jeden
mały wycinek, bo to jestem w stanie ogarnąć. A ten islam czy tych uchodźców jestem w stanie jakby swoim mózgiem ogarnąć. Reszty, kurczę, no ja jestem, robię wszystko, żeby prawa mniejszości seksualnych były szanowane w takich instytucjach, choćby jak Kościół Rzymskokatolicki, ale no ja nie ogarnę wszystkich, znaczy ja nie będę specjalistą od transpłciowości, która jest trudnym tematem. I jakby, no właśnie, nie mówię, żeby nie robić tęczowego piątku, ale rozumiem głos tego dyrektora, który mówi, słuchajcie, no jak my to zrobimy w taki sposób, tak medialnie, tak emocjonalnie, ja nie wiem, co z tego wyniknie. Nie? To znaczy, to są dzieci, to są 12-13-latki i one mają ograniczone zasoby wiedzy czy doświadczenia. Jakby zróbmy za miesiąc, zróbmy porządny tydzień o osobach LGBT+. Przejdźmy to bardzo konkretnie, pokażmy badania naukowe, pokażmy, dlaczego to się rozwijało, jaka była historia tego ruchu. Nie? Po to jest szkoła, po to to ma być. Chciałbym, żeby były takie też zajęcia o islamie. No ta empatia i wielokulturowość to jest 12 godzin łącznie, więc tam staramy się sporo rzeczy wrzucić, żeby zostawić tych uczniów choćby z tą jedną rzeczą, tak jak ty zapamiętałaś tego Sobieskiego, to ja bym życzył sobie, żeby po tej empatii i wielokulturowości były 3-4 takie rzeczy. No ale ostatecznie chodzi o to, żeby wyrwać ich z czarno-białego obrazu świata. Politycy z partii rządzącej, nasza edukacja, system edukacyjny, Kościół rzymskokatolicki bardzo często buduje nam, czy te instytucje budują nam bardzo czarno-biały obraz świata. I z tego wynika, to już nawet nie jest ignorancja, bo my możemy znać fakty. Możemy wiedzieć bardzo dużo o islamie, możemy bardzo dużo wiedzieć o LGBT+, a cały czas być homofobami, islamofobami, rasistami i tak dalej, i tak dalej. To jakby przez to, że mamy taki, no w filozofii to się mówi framework, nie? Czyli jakby taką schemat myślenia właśnie czarno-biały. Wiesz co, mi się teraz przypomniały badania, ale nie jestem w stanie sobie przypomnieć nazwy tego badania. To było w ramach programu i robili to ludzie z Krakowa, którzy z tych badań trochę wynika coś innego niż ty powiedziałeś, że im większy zasób wiedzy, tym ta nienawiść i uprzedzenia są mniejsze. Czyli jednak ta wiedza, to co się dowiadujemy właśnie, ale nie po łebkach, jak najbardziej zgadzam się też z tym, że szkoła nie uczy nas rozumieć świata. Uczymy się rzeczy zbędnych, uczymy się obsługi cyrkla. Tutaj pozdrawiam Martę Bejner-Bejnerowicz, która jest architektką i z nią rozmawiałam ostatnio. Marta, czy ty używasz cyrkla w swojej pracy? I czy uważasz, że te wszystkie godziny poświęcone na operowanie tym cyrklem mierzeniu tych kątów, one miały sens? Nie, nie miały wtedy sensu. Wszyscy używamy komputerów już do tego typu rzeczy. Ale słuchajcie, u mojego bratanka na biurku leży cyrkiel. I on też za chwilę będzie, zamiast poznawać i starać się rozumieć świat, będzie uczył się obsługi anachronicznego narzędzia, którym jest cyrkiel, który mi się nigdy w życiu do niczego nie przyda. I to jest wielki problem, do którego ja właściwie w każdej takiej sytuacji do niego dochodzę, edukacja. Bo jeżeli sobie przeczytamy preambułę prawa oświatowego, tam będziemy mieli o polskim dziedzictwie i o polskiej historii szkoła ma uczyć, ale również o kulturze Europy i świata. I ma kształtować w duchu solidarności, tolerancji, demokracji. Tam są wpisane wartości. To jest ustawa z 2016 roku, czyli już zapisu. Natomiast z prawem polskim mamy ten problem, że ono jest na papierze, a nie jest stosowane. I nie zwalajmy na PiS. To wszystko, ta niewiedza była nam serwowana, czy ta wybiórcza, półpromilowa wiedza była nam przecież serwowana od wielu, wielu lat. I dlatego, kiedy my nie wiemy, no to można nam załadować naszą pamięć jakąkolwiek bzdurą, w którą właśnie uwierzymy. Czy wy po waszych warsztatach z empatii badaliście potem zmiany, jakie, czy jakiekolwiek zaszły
zmiany w zakresie wiedzy, ale też postaw wobec inności, innych. Trzy rzeczy, żeby tutaj zaznaczyć. Ja oczywiście nie mówiłem, że wiedza rodzi ignorancję albo że jest jak... Tak, oczywiście, jeśli jesteś mądrzejszą osobą, masz większy zasób wiedzy, to jest większe prawdopodobieństwo, że będziesz osobą też tolerancyjną, ale to nie jest gwarancja. To znaczy, moim zdaniem, to, co należy badać, to, w co należy wkładać dużo siły, nie jest uczenie konkretnych faktów, jest uczenie konkretnego podejścia do faktów, czyli krytyczne myślenie i właśnie patrzenie na świat nie w czarno-białych barwach. Mogę przytoczyć anegdotę. Niedawno miałem, profesor Joanna Heinderek mnie zaprosiła na takie dni wykluczenia, czy dni kultury wykluczenia, jakoś tak się nazywała taka konferencja. Właśnie tam byli moi dawni profesorowie też z Instytutu Filozofii UJ. Ja byłem przerażony. Ja mówiłem o muzułmanach, a oni mi właśnie pytali mnie, czy ja nie ukrywam tego, że ja jestem muzułmaninem i nie chcę jednak zabijać tych niewiernych, profesorowie filozofii. Nie? Więc ja znam mnóstwo bardzo dobrze wykształconych osób, które są rasistami, które są islamofobami, które są homofobami. Zresztą oni zasiadają obecnie w rządzie. I tutaj druga rzecz. Okej, okay, jakby ja nie tęsknię za PO, i wśród nich też są homofobiczni politycy, ale jednak skala szczucia i skala tego no, mowy nienawiści, która się pojawia w ustach polityków obecnej partii rządzącej, jest nieporównywalna z czymkolwiek innym. Od, myślę, lat 90. W latach 90. politycy sobie, podejrzewam, podobnie pozwalali, czytałem o tym w Replice, nie, w tym magazynie społeczności LGBT+. Więc to są te dwie rzeczy. I pytanie było o badania. Badanie po empatii, robimy badania, badamy postawy, badamy różne takie wskaźniki mówiące o tym, czy się zmienia właśnie podejście tych uczniów, którzy przeszli. Generalnie w ogóle edukacja bez ewaluacji to jest niewiele warta, mówiąc ładnie. Więc myśmy badali, dla przykładu, było takie pytanie przed i pytanie po. Ile czasu, ile minut w minutach poświęciłbyś, poświęciłabyś na uczenie dziecka syryjskiego z doświadczeniem uchodźczym języka polskiego, dobrowolnie, wolontariacko. I przed tam mieliśmy chyba 68 minut, a po mieliśmy 105. I tak samo, jakby co czujesz do konkretnych tam grup ludności, tak? I byli różni. Polacy, Niemcy, Ukraińcy, Syryjczycy, uchodźcy, muzułmanie i tak dalej. I właśnie nam super wzrastały te wskaźniki, o których wcześniej mówię. Nie było oczywiście jakby takiej radykalnego skoku, ale był zauważalny statystycznie wzrost. To nie było tak, że to jakby te liczby można było zauważyć. No i jeśli dostaniemy okazję, dostaniemy fundusze. Niestety no, Fundusz Migracji i Azylu Unii Europejskiej został przeznaczony na zakup 308 limuzyn i samochodów dla ministerstw, w związku z czym myśmy nie dostali tych pieniędzy na realizację naszego programu edukacyjnego, więc mamy problem z tym, skąd znajdować środki, ale jeśli to będziemy środki, to pewnie będziemy te badania kontynuować, żeby mieć większą próbę i też poprawiać ten program, bo oczywiście on wymaga w wielu miejscach poprawy. Tutaj widzę, że trwa rozmowa na cyrkla w komentarzach, bardzo interesująca. Nie, ja nie mówię o tym, żeby w ogóle nie pokazać cyrkla i nie powiedzieć, do czego służy, jak najbardziej. Kto się tym zainteresuje, to rozwinie umiejętności używania cyrkla. Natomiast pamiętacie te godziny katowania, te lekcje matematyki, wiele lekcji, które właśnie spędzaliśmy na tym, żeby opanowywać i liczyć te kąty. Coś, co dzisiaj możemy włożyć do komputera. Czas, który możemy się czegoś nauczyć, i nasza pojemność mózgu ma jakieś swoją wyporność. I albo ładujemy to średniowiecznymi umiejętnościami, jak obsługa cyrkla, albo uczymy czegoś, co się przyda ludziom, jak będą no już teraz zrozumieć świat. I nawet jeżeli chodzi o fizykę czy o matematykę, można uczyć życiowo, a nie cyrkla. To jest jedna rzecz, a jeszcze tak trochę już zmierzając do końca,
opowiem o takiej moim fragmencie z lekcji, które przeprowadzam, i akurat one świetnie pasują ze świętami, które w Polsce są teraz obchodzone. Tak jakby mam takie wrażenie, jakby ta rzeczywistość biblijna nie bardzo nam się zczepia z rzeczywistością tą taką, no, z naszym światem, który żyje i który trwa od wieków. Chodzi mi o to, że Matka Boska, czy była, czy nie była, to chcę zostawić na boku, to jest postać, która jest opisana w jakiejś księdze, która powstała w jakichś tam czasach. Miała syna. Żyli na ziemiach, na których dzisiaj spadają ludziom bomby na głowę. Tak, to są dokładnie te same ziemie, to są dokładnie te same tereny, gdzie dzisiaj, skąd ludzie dzisiaj uciekają, gdzie kiedyś działy się te biblijne wydarzenia. I teraz tak, my wszystkich tych ludzi, nawet ignorując fakt, że tam są różne religie, ich wszystkich, ze względu na ich odcień, ich karnację, nazywamy w Polsce ciapatymi. I prowokacyjnie teraz powiem. Jeżeli ktoś mówi o tych ludziach ciapaty, a chcielibyśmy, żeby był konsekwentny, czyż nie powinniśmy mu zaproponować, ej, jeżeli wszystkich ludzi stamtąd nazywasz ciapatymi, to chyba powinieneś też mówić Matka Boska Ciapata. I zobaczcie, Matka Boska Częstochowska, Czarna Madonna, dlaczego ona ma ciemną twarz? Bo taka była wizja artysty? Tak, poniekąd, ale niech nam się te dwie rzeczywistości skleją. Ona ma ciemną karnację, ponieważ Maryja żyła na tamtych terenach, gdzie prawdopodobnie miała tą ciemną karnację. Tak, była ciapata, Jezus też. Więc jeżeli chcemy używać tego słowa, to miejmy świadomość, że po prostu obrażamy ludzi. Tak jak niektóre osoby słuchając mnie czują się, że ja obrażam teraz czyjeś uczucia religijne. Nie, nie obrażam. Pokazuję, jak tej religii niektóre osoby używają i jak jej nie rozumieją. I jeszcze druga rzecz. 2 lata temu zaprosiłam do mnie, do Grodowa Wielkopolskiego, kolegę, którego poznałam w obozie dla uchodźców. On jest Palestyńczykiem, ale mieszkał w Syrii. I przybył do Europy w 2017 roku. Uzyskał w tej procedurze, która była bardzo długa, już taki status, że może się przemieszczać. Dostał papier, może się przemieszczać, więc przyjechał do Polski, zaprosiłam go na Wigilię. I tak sobie rozmawialiśmy. I ja, oczywiście tam mówimy sobie, jak to u nich, jak to u nas. I ja mówię, że no, przygotowuję go, tak, na Wigilii będzie ciocia, babcia, brat i tak dalej. No i będziemy też śpiewać kolędy. Takie piosenki o właśnie, jak się Chrystus narodził. Muzułmanie, tutaj trzeba powiedzieć, wiedzą, kim był Jezus Chrystus, uważają go za jednego z proroków. Muzułmanie też, niektórzy kupują, świętują Boże Narodzenie, kupują, obdarowują się prezentami i upierają choinkę. To nie jest jednorodna grupa, tak? To jest bardzo zróżnicowana grupa i o tym też warto by rozmawiać. Natomiast zaczęłam mówić, o czym są te kolędy. No i przybierzeli do Betlejem pasterze. I to było też moje odkrycie. W rozmowie z Khaledem ja odkryłam, ale jacy pasterze? I zobaczcie, my mamy obrazki wdrukowane w głowie, że to są ci pasterze tacy trochę, tacy wiecie, z tymi polskimi chłopskimi koszulami, z tymi jakimiś takimi włochatymi czapkami. Ależ gdzie tam? Jak próbowaliśmy po angielsku opowiedzieć sobie pasterze, no to w końcu doszłam do tego, że on, no, że beduini, że tamtejsi pasterze to są beduini. Także my właściwie śpiewamy bzdury, bo przybierzeli do Betlejem tamtejsi pasterze, czyli beduini, którzy zajmują się wypasem. I zobaczcie, jak myśmy oddzielili tą
historie, te czasy historyczne, które tak były i działy się w innym rejonie geograficznym, jak myśmy to implementowali w warunki polskie i wierzymy, że ta Matka Boska jest królową Polski i że nawet jak byłam dzieckiem, to w tym takim kultywowaniu tej religii polsko-katolickości, ja miałam wrażenie, że w ogóle Matka Boska była Polką. Nie wiem, czy wy, czy słuchacze i słuchaczki, jak byliście dziećmi, też mieliście takie wrażenie, ale to pokazuje, jakiej my pop religii się uczymy. Nie uczymy się tej prawdziwej, tej dogłębnej takiej, która jest zapisana, nie analizujemy Biblii tak, jak właśnie profesor Marcin Majewski analizował w wywiadzie z tobą, Karolu, to znika z przestrzeni internetu, bo jest niewygodne. I jesteśmy karmieni jakąś papką, jakąś totalną nieprawdziwością. Ja mam wrażenie, że trzeba najpierw dużo nauczyć się, nawet nie będąc katolikiem, dowiedzieć się, czym tak naprawdę jest ta religia katolicka, co mówi katechizm, co mówi katechizm Kościoła katolickiego, ponieważ mnóstwo nauczycieli religii opowiada bzdury na lekcjach religii, bo myślą, że w katechizmie Kościoła katolickiego jest to, co oni sobie myślą. Więc wydaje mi się, że to jest czas na duże odkłamywanie i tego, co nauczamy o religii, ale tego, co też myślimy o religii katolickiej, po to, żeby móc z nią świadomie dialogować, czy jak niektórzy walczyć. Bo czasami to jest taka sama walka, jak Polacy walczą z muzułmanami. Że walczą z wyobrażeniem pewnym. No, więc ja tyle po tym przy długiej mojej refleksji. Chciałam się was zapytać, jakie macie plany na najbliższy czas, ponieważ wy też podejmujecie działania, na przykład jak Dni Solidarności z muzułmanami, albo jeździcie po Polsce i tworzycie mapę meczetów w Polsce i polską mapę islamu. Nie? Coś przekłamałam, Karol. Kiwasz głową, że coś nie tak. To opowiedzcie, co, nad czym teraz pracujecie i co robicie? Znaczy, obecnie odpoczywamy. W styczniu będziemy chcieli zaproponować osobom, które nas czytają, takie ferie z Bliskim Wschodem. Będziemy prowadzić codziennie live'y z osobami, które mają doświadczenie albo pracy z cudzoziemcami, z uchodźcami, z migrantami, albo osoby, które się zajmują, powiedzmy, pokrewnymi tematami do islamu. Natomiast to, o czym ty mówisz, to był nasz projekt, który realizowaliśmy w wakacje. Może Karol dwa słowa więcej o mapie. Tak, to jest muzułmańska mapa Polski i tam są nie tylko meczety, których jest bardzo mało, bo cztery, ale piąte odkryliśmy w Wielkopolsce, taki prawdziwy meczecik z minaretem, ale tam znajdują się różne punkty związane po prostu z kulturą muzułmańską, czy kulturami muzułmańskimi, raczej tak powinniśmy powiedzieć, czyli nie wiem, cmentarze, domy, jakieś pomniki i to my byliśmy zaskoczeni, w jak wielu miejscach takie pomniki czy tego typu miejsca się znajdują. To znaczy naprawdę to nie jest tylko Podlasie i Tatarze, ale naprawdę no, zaryzykowałbym, że właściwie w każdym województwie jest jakieś miejsce związane z kulturą muzułmańską szeroko. Na przykład w Krakowie mamy Dom Turecki, mamy w Małopolsce, mamy właśnie w Tarnowie mauzoleum Józefa Bema, jest w Sochaczewie pod Warszawą, jest baszta taka zrujnowana tatarska, w Gorzowie Wielkopolskim, twoim rodzinnym, są przecież domy czy pomniki poświęcone tym Tatarom, którzy tam mieszkali już po wojnie. Ale jest też wiele takich miejsc, które cały czas bardzo aktywnie funkcjonują, jak przy cmentarzu w Studziance cały czas się dzieją kulturalne wydarzenia, z kulturą tatarską w tle, czyli także z islamem w tle. W wielu tych miejscach ciągle kultywuje się pamięć o muzułmanach, którzy tam żyją, bądź kultywuje się współpracę z muzułmanami, którzy są. Więc to nie są tylko pomniki przeszłości, ale też takie żywe miejsca, w których można się wiele dowiedzieć i też
wiele doświadczyć. Bo no, moim skromnym zdaniem oprócz wiedzy bardzo potrzebny jest taki bezpośredni kontakt z osobami, które islam wyznają, bo dopiero taka konfrontacja naszej wiedzy i naszych przekonań pozwala ostatecznie przełamać jakieś nieprawdziwe rzeczy, które mamy w głowie. Także takie rzeczy też się w Polsce dzieją. Mam wrażenie, że nam się zrosło w głowie właśnie, że Polak to jest katolik i nawet jak teraz was słucham, to się sama obserwuję swoje myśli, że trochę o muzułmanach w Polsce mówimy jako o gościach w Polsce, a przecież to są również Polacy. Od wieków Polacy byli i katolikami, i muzułmanami, i żydami, i ewangelikami, i protestantami, znaczy jakoś to nam w którymś momencie wyparowało z głowy, że my byliśmy różnorodni, różnowierni, że ta inność, ta wielokulturowość, wielonarodowość w Polsce cały czas była. Właściwie po 1945 roku to jest taki czas, kiedy Polska chyba pierwszy raz doświadczyła takiej ogromnej homogeniczności i narodowej, i religijnej. Właściwie można było oscylować pomiędzy byciem katolikiem albo byciem ateistą, tylko jakby do tych dwóch elementów przyzwyczajenia, znaczy one jakby weszły nam w krew. A zobaczcie, przecież Polskę budowali ludzie z innych krajów. Nie mielibyśmy tych wszystkich zabytków, gdyby nie ta wielokulturowość. Nie mielibyśmy też, no korzystamy cały czas z osiągnięć nauki czy kultury arabskiej. I kiedy mieszkałam u Amal, to jest moja kolejna znajoma, którą poznałam w obozie Moria, kiedy drugi raz przyjechałam, ona już pracowała i zaprosiła mnie do siebie, żebym u niej spędziła czas, kiedy pracowałam na rzecz uchodźców. I czasami robiłyśmy sobie tak, że Amal mówiła po arabsku, a ja mówiłam po polsku. O jakichś takich rzeczach typu pytam się Amal, czy chcesz kawę? I ona rozumie, że pytam o kawę, bo zawsze rano pytałam, czy chce kawę. I tak sobie rozmawiałyśmy polsko-arabsko i nagle padały słowa, które rozumiałyśmy. I to były raczej słowa, które w Polsce jak szalik, jak algebra, czy nawet alkohol, to nie są słowa, które z Polski poszły do języka arabskiego, nie. To myśmy je importowali. My bardzo dużo zawdzięczamy nie tylko w słowach. Słowa tylko pokazują coś, jakąś rzeczywistość historyczną i społeczną. My bardzo dużo zawdzięczamy i to, jaki mamy kraj, jakim jesteśmy, przez wieki było budowane i z kultury arabskiej, ale również z innych. I myślę, że warto mieć tego świadomość, warto o tym rozmawiać, warto rozpulchniać jednak ten beton, do którego się przyzwyczailiśmy i bardzo wam dziękuję, bo również moja wiedza i moje rozumienie tego świata jest wzbogacone dzięki wam. Dzięki temu, że się spotykamy, że rozmawiamy i że macie ogromną wiedzę, za co wam bardzo dziękuję, a was słuchacze i słuchaczki naprawdę zachęcam do słuchania podcastów, do czytania Anny i Karola oraz ich bloga Islamista. Nie tylko dla tych zainteresowanych kulturą islamu, po prostu żeby rozumieć, co się dzieje w Polsce i rozumieć świat i otworzyć te klapki, które nam trochę przyspawała jednak. Polska edukacja i polska katolicka kultura. Także dziękuję wam bardzo. Czy chcielibyście jeszcze coś powiedzieć, co uważacie, że trzeba postawić kropkę? Bardzo dziękujemy za zaproszenie i no, szkoda, że te problemy techniczne nam przeszkodziły, ale no, pewnie do usłyszenia. Ania chyba wspomniała, czy nie, że Alina będzie właśnie gościnią tych naszych ferii na Bliskim Wschodzie. Więc zapraszamy do udziału, tam będziemy mieli cykl tych live'ów, będzie nie wiem, Dariusz Rosiak, Przemek Staroń, właśnie Alina Czyżewska, Adam Bondar, Janka Chłojska. No mam nadzieję, że to będzie ciekawe i będziemy bardzo dużo gadać też
nie tylko o islamie, ale o różnych tematach, które są wokół tego tematu właśnie. Także zapraszamy na islamistę, zapraszamy też do przesyłania nam pytań i propozycji, o czym jeszcze w kontekście tych właśnie tematów, o których też rozmawialiśmy dzisiaj, jak możemy kontynuować tą rozmowę. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i bardzo dziękujemy wszystkim, którzy nas dzisiaj słuchali. Dziękuję serdecznie. A dla Was jeszcze mam jedną informację. Dziękuję za audycję, kocham islamistę, napisała Iza B. Dwie informacje. Pracujemy obecnie nad programem również na ferie w Resecie Obywatelskim. Będzie to taka edukacja obywatelska, zajęcia wyrównawcze z demokracji albo Polska zajęcia wyrównawcze. Jeszcze pracujemy nad tytułem, ale właśnie będziemy uzupełniać wszystko, czego nam nie powiedzieli w szkole i dlaczego jest i dlatego jest jak jest. Przez dwa tygodnie od poniedziałku do piątku będziemy się spotykać z różnymi tematami i gośćmi. Już brat mnie woła, więc już za chwilkę muszę kończyć. Natomiast druga informacja, utrzymujemy się z Waszych wpłat, z publicznej zbiórki, także na dole jeszcze wrzuca Asia zrzutkę na działalność Resetu Obywatelskiego, zrzutka.pl. Także wspierajcie nas i pokażcie nam wpłatami, że mówimy z sensem. Dzięki serdeczne. Asia, dzięki. Wracamy do rodziny. Reset Obywatelski.